Witajcie w poniedziałek, powyborczy poniedziałek, jakby nie było. Nie, z tego, co się udało mi dowiedzieć, zmiany wójta u nas nie ma. Tak więc wszystko zostaje po staremu. Pozostałych informacji jeszcze nie uzyskałam. Zobaczymy, co tam się wyklarowało na tym naszym terenie. Wszyscy jesteśmy ciekawi. A i na spokojnie się pewnie tego dowiemy. A muszę wam powiedzieć, że dla nas ogólnie ten weekend, mimo tego, że sobota była taka bardzo, bardzo aktywna, oczywiście w pracy, na świeżym powietrzu, od samego rana, bo odkrywaliśmy pryzmę, mąż mnie zagonił do roboty, więc był taki rozruch na start. Ale niedziela już była taka rodzinna, sympatyczna, też na świeżym powietrzu, mogliśmy się chwilę zrelaksować, odpocząć przed tym właśnie pędem, który nas czeka w tym tygodniu, bo ostatnio ten nasz czas jest bardzo, bardzo intensywny, jeśli chodzi o sprawy służbowe. Tak więc to tak, będziemy działać. Pokażemy wam również wyposażenie naszej hali budojowej. Na to zwróciliśmy uwagę, co wybraliśmy. Myślę, że dla osób, które nie są ze wsi, nie interesują się hodowlą bydła mlecznego, ten temat też będzie interesujący, bo nie wiem, czy macie świadomość właśnie, jak wygląda pobór mleka w tych takich właśnie fajniejszych warunkach niż do tej pory. Ja wam powiem, że co ogólnie, co ja czuję na chwilę obecną, jak przenosimy się do nowego obiektu. Ja tak naprawdę wychowałam się tutaj, mieszkam od urodzenia, byłam świadkiem tych właśnie wszystkich wydarzeń, które miały miejsce, pracowałam w tych warunkach tak naprawdę od dzieciaka. I ja ogólnie cieszę się ze zmian, które są w naszym gospodarstwie, które w chwili obecnej jest modernizowane. Ale doceniam wszystkie jego aspekty. Każdy kawałek ziemi, każdą pracę wykonaną, wszystkie warunki, dlatego że gdzieś tam to miało też wpływ na to, co się działo w moim życiu.